Tak więc FNAF, Five Nights at Freddy's i fabuła tych wszystkich gier to jedna z najbardziej zawiłych rzeczy, jakie można w ogóle gdziekolwiek znaleźć. Do tej pory powstało 8 regularnych głównych części, a także kilka pobocznych. I właśnie wszystkie te gry tworzą jedną długą historię, która przez lata próbowała być jakkolwiek rozwiązana, aczkolwiek jest to zadanie niezwykle karkołomne, którego postaram się dzisiaj podjąć. Tak więc przed wami bardzo dużo mojej pracy. Ponad godzinę materiału, w której postarałem się wyjaśnić lore FNAF-a na tyle, ile dam radę, a jednocześnie jest to moje podsumowanie historii. W tym materiale znajdziecie całą historię FNAF-a od FNAF-a 1 aż do FNAF-a Security Breach. Tak po prostu, żeby przypomnieć sobie ważne wydarzenia tuż przed premierą DLC do Security Breach'a, czyli Ruin. Tak więc właśnie o tym w dzisiejszym odcinku. Oto cała fabuła Five Nights at Freddy's do tej pory. Także cześć, witajcie w kolejnym filmie, z tej strony Mondar, witam was serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie w materiale, który będzie naprawdę mega mocny i zamierzam się tutaj podjąć niemożliwego, czyli wyjaśnienia całej fabuły FNAF, od FNAF-a 1 do FNAF-a Security Breach, oczywiście chronologicznie, wedle tego, jakie wydarzenia po sobie następowały. No i właśnie o tym będzie ten odcinek, jest to zadanie totalnie niemożliwe i najpewniej jednocześnie wystawiam się na ostrzał dużej części fandomów FNAF. Ale wiecie co, I don't care. Dzisiaj wyjaśnimy całą fabułę FNAF-a od jedynki do Security Breach, ale jeszcze nim zaczniemy, malutki disclaimer. Fabuła FNAF-a prawdopodobnie nigdy nie będzie tak w 100% wyjaśniona, wobec czego ten materiał jest moim wyjaśnieniem tej fabuły. Moim, możesz się z nim nie zgadzać. Oczywiście bazujemy tutaj na teoriach, które bardzo często wzajemnie się wykluczają, ale myślę, że to jest właśnie najbardziej logiczne wyjaśnienie fabuły, na jakie mogłem w ogóle wpaść. Przynajmniej tak mi się wydaje po długich rozmyślaniach. Tak więc pamiętajcie, to moje wyjaśnienie fabuły, może się nie zgadzać z twoim. Nim zaczniemy, zostaw jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc całe lore Five Nights at Freddy's musimy rozpocząć od jednego mężczyzny. Od fioletowego gościa. Czytaj, Williama Aftona. Afton był ojcem, miał żonę, musimy założyć, że ją miał, gra tego nie pokazuje, ale patrząc na Security Breach, miał tą żonę, więc William miał żonę i dzieci. Starszego syna Michaela, młodszego syna Iwana oraz córkę Elizabeth. W tym momencie musimy przedstawić także jeszcze jedną personę, czyli Henry'ego Emily, czyli dobrego ziomka do czasu, a jednocześnie partnera biznesowego Williama Aftona. Przed wami Henry Emily. Natomiast Henry Emily miał córkę Charlie. Tak, wiem, w książkach również jest wspomniane, że Henry miał syna, aczkolwiek w grach ani razu nie jest on nigdzie jakkolwiek wymieniony, więc pominiemy jego obecność w grach, bo go tam kurde nie ma. William i Henry byli certyfikowanymi braciami Tate w świecie FNAF-a, ponieważ mieli swój własny biznes, jakim było Fredbear's Family Diner, czyli restauracja na wzór Chuck E. Cheese, gdzie faktycznie możesz coś zjeść i przyjść ze swoimi dziećmi, aczkolwiek jednocześnie możecie spotkać tam śpiewające animatory na scenie. Fredbear's Family Diner było znacznie mniejszą placówką w porównaniu do tych, które otworzono później. Była to również najprawdopodobniej pierwsza placówka kiedykolwiek przez nich stworzona, a były tam dwa animatrony, Spring Bonnie oraz Spring Freddy, głównie znany jako Fredbear. Jeżeli jakimś cudem przez ostatnie 9 lat w ogóle nie słyszeliście dosłownie nic o FNAF-ie, to tego Spring Bonniego zapamiętajcie, bo on wróci. Dziwnie się czuję, tłumacząc to komukolwiek. William i Henry stworzyli dwa stroje sprężynowe, w których pracownicy mogli występować na scenie, ale jednocześnie bez pracowników wewnątrz, kombinezony mogły uchodzić za animatroniki występujące na scenie. I plan na właśnie taki biznes był dosłownie strzałem w dziesiątkę. Dzieciaki dosłownie pokochały to miejsce i animatrony, które mogły tutaj spotkać, i po prostu było to genialne miejsce dla dzieciaków i ich rodziców. Generalnie najprościej mówiąc, sprężynowy kostium działał jako animatron, aczkolwiek pracownik mógł na przykład przekręcić pewne pokrętło, w wyniku czego animatron stawał się kostiumem, a on faktycznie mógł tam wejść nic sobie nie robiąc. W teorii. I po prostu wykorzystać animatrona jako kostium. Po latach, kiedy Fredbear's Family Diner okazało się być sporym sukcesem, Afton otwiera drugą rzecz, czyli Afton Robotics. Najpewniej koło 1980 roku. Z drugiej strony William i Henry wspólnie otwierają Fazbear Entertainment, aby rozwijać markę wokół Fredbearsów i tworzyć kolejne placówki. I wszystko wydaje się zmierzać w naprawdę świetlanym kierunku dla obu panów do czasu 1983 roku, kiedy wydarzyła się ogromna tragedia zmieniająca o 180 stopni nie tylko życie Williama Aftona,
ale też całej fabuły Five Nights at Freddy's, od zmierzania ku good endingowi, w którym w 1983 roku nie wydarzyło się zupełnie nic, wszyscy żyli zdrowo, długo i szczęśliwie, a cała fabuła nigdy się nie wydarzyła, a wszystko podryfowało ku bad endingowi, czyli powstaniu całej serii FNAF i późniejszych wydarzeń. Ale co do tego doprowadziło? Jest rok 1983. Ivan Afton. Z jakiegoś powodu był na maksa przerażony wszystkimi animatronami, jakie stworzył jego ojciec. Jeżeli wykorzystamy tutaj wiedzę z książek, co nie jest zbyt praktyczne, aby mieszać te dwa byty, w sensie grę z książkami, bo to trochę dwa oddzielne światy, możemy dojść do wniosku, że nawet ojciec Ivana, William, celowo starał się wystraszyć swojego syna względem swoich kreacji, ponieważ wiedział, że są one niebezpieczne. Wobec czego za bardzo mu nie przeszkadzało, że ten faktycznie boi się animatronów, bo to trzymało go z daleka od nich, co w sumie może mieć nawet trochę sensu nawet i w grach. W końcu z Sister Location wiemy, że w siostrzanej lokacji William miał nawet swój pokoik, gdzie podczas roboty przy animatronach do kolejnej placówki jednocześnie obserwował to, co działo się w domu, czyli krócej mówiąc poczynania Ivana. Aczkolwiek ten fakt jeszcze sobie za chwilę przedyskutujemy. W tym samym czasie Michael, czyli starszy brat Ivana, nie był dla niego zbyt miły i bardzo dobrze wiedział, że ten boi się animatronów. Wobec tego sam zaczął straszyć go, zakładając maskę Foxy'ego, czyli animatrona z innej otworzonej przez Fazbear Entertainment placówki Freddy Fazbear's Pizza, której twarzami, no nie wiem, mordami była czwórka animatronów. Freddy Fazbear, Chica, Bonnie i Foxy. I to właśnie mordę Foxy'ego, maskę Foxy'ego założył Michael, strasząc swojego brata. Aczkolwiek wracając jeszcze do tamtej czwórki, prawdopodobnie pojawiali się oni również w serialu animowanym Fredbear and Friends, plus generalnie samo w sobie pojawienie się ich w innej placówce sprawiło, że to także był gigantyczny sukces, ale nie tylko dla placówki samej w sobie, ale także dla innych pobocznych rzeczy, jak na przykład sprzedaż pluszaków i tak dalej, które także w FNAF 4 widzimy kilkukrotnie. I można tutaj spekulować, że ojciec nie miał nic przeciwko, ponieważ był to dodatkowy faktor, który miałby trzymać młodego z dala od jego kreacji? Jednakże jego obawy były słuszne. Bardzo słuszne. W tym momencie mogę podać trochę niepopularną opinię, ale nie wydaje mi się, że była jakoś błędna czy coś, bo to też jest moja teoria, nikt tego ani nie potwierdzi, ani nie zaneguje. Ale zdaje się, iż większa część FNAF 4 do ugryzienia w 83 to tak naprawdę koszmarne sny bądź wizje Ivana straszonego przez swojego brata, który w nocy widzi przerażające, na maksa przegięte wizje animatronów, które przychodzą po niego w nocy. Bardziej niż wizje, można by powiedzieć, że wyobrażenia. Mega creepy wyobrażenia. A wszystko kończy się o 6 rano, kiedy młody najwyraźniej wstaje. Z drugiej strony pojawia się też pewna teoria, ale myślę, że to trochę nie trzyma się kupy, według której Afton stworzył jakieś dźwięki czy coś, które mógł słyszeć Ivan, które sprawiały, że widział właśnie takie rzeczy, ale no nie jestem tego fanem, więc nie bierzemy tego pod uwagę. A celem tego miało być oczywiście trzymanie go z dala od animatronów jak najdalej. W końcu 5 dnia od rozpoczęcia FNAF 4 Ivan znajduje się we Fredbear's Family Diner, gdzie dojeżdżają go jego brat wraz z kolegami i robią najgorszą rzecz, jaką mogliby zrobić. Otóż biorą go ze sobą i siłą wkładają jego głowę w paszczę Fredbeara. I wtedy dzieje się coś, czego możecie się spodziewać i chyba wiecie, że się wydarzy. Ze względu na morze łez lejące się z oczu Ivana, sprężynowe zatrzaski w paszczy Fredbeara zatrzaskują się, miażdżąc jego głowę. Aczkolwiek Ivan nie umiera od razu. Ivan zostaje zebrany do szpitala, gdzie popada w śpiączkę na kilka dni. I myślę, że to właśnie tutaj miejsce ma finał FNAF 4, te ostatnie kilka nocy. Kiedy to od czasu do czasu przy łóżku jesteśmy w stanie znaleźć kwiaty lub kroplówkę, które świadczą tylko o jednym. A dodatkowo, gdyby tego było mało, wszystkie przerażające wyobrażenia, które widzi Ivan, zamieniają się z tych postaci znanych z innej placówki w przerażające wersje tego jednego animatrona, czyli Fredbeara. Tego, którego Ivan bał się najbardziej ze względu na to, co go spotkało. Niestety, niedługo później Ivan umiera. Jesteśmy świadkami ostatniego dialogu pomiędzy nim a pluszowym Fredbearem, którego widzimy przez większość gry w minigrach. Aczkolwiek tutaj można stwierdzić, że jest to dialog pomiędzy synem a ojcem, między Ivanem a Williamem, ponieważ ten pluszak wydaje się taki podejrzany przez cały czas. I spotkałem się z teorią, która może mieć nawet trochę
prawdy w sobie. Jakoby w rzeczywistości mógłby być to wytwór Williama, służący ku obserwacji swojego syna przez cały czas. A tutaj mamy ostateczny dialog pomiędzy synem a ojcem. Słyszysz mnie? Nie wiem, czy jesteś w stanie mnie usłyszeć. Przepraszam. Jesteś zniszczony. Nadal jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Czy nadal w to wierzysz? Nadal tu jestem. Poskładam cię z powrotem. Wszystkie animatrony wraz z Fredbearem nagle znikają, a Ivan umiera. I tak cholernie nienawidzę tego zakończenia, ono jest tak kurde smutne. Ogólnie nienawidzę FNAF 4, najgorszy FNAF moim zdaniem. Nie cierpię tej gry, naprawdę, nienawidzę FNAF 4. No i to było jedno z tych głównych wydarzeń dla FNAFa, tych bardzo, bardzo ważnych, czyli ugryzienie w 1983, a jednocześnie śmierć syna Williama Aftona, Ivana Aftona. No i dobra, w tym momencie moglibyśmy trochę podyskutować odnośnie tego, czy to, co powiedziałem, będzie się zgadzać z wielką wersją większości albo pojedynczych osób, bo myślę, że raczej nie będzie, ponieważ raczej na fabułę FNAF 4 każdy ma swój indywidualny pogląd, ponieważ ta gra jest pokręcona z każdej strony i chyba nigdy nie dojdziemy do jakiegoś konsensusu odnośnie tego, co tak naprawdę się tam wydarzyło, a co się tam nie wydarzyło. Dajcie, natrafiłem jeszcze na taką teorię, że tak naprawdę już przed FNAF-em 4 doszło do pierwszych morderstw Williama i on od początku był gdzieś tam broken na psychice, dlatego nie chciał za bardzo, żeby Ivan bawił się z Fredbearem. Ale jakoś mi to nie pasuje, szczerze. Logicznie zdaje się, że to właśnie od Fredbeara się zaczęło i to już wtedy Williama zaczęło odklejać. Ale napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie, jakie jest wasze spojrzenie na tą kwestię. Chętnie poczytam wasze zdanie. A tymczasem przejdźmy do tego, co działo się po śmierci Ivana. I krócej mówiąc, Williamowi trochę odkleiło kolegę trochę. Sam został złamany dopiero w tym momencie, kiedy jedno z jego dzieci zginęło przez jego własne dzieło. A później historia miała się jeszcze raz powtórzyć, aczkolwiek zatrzymajmy się jeszcze raz w tym miejscu, ponieważ istnieje tutaj jeszcze jedna rzecz, którą musimy sobie trochę dopowiedzieć z kawałków fabuły, które mamy. I generalnie wydaje mi się to być całkiem prawdopodobną opcją. Generalnie FNAF, najprościej mówiąc, jest o zabitych dzieciach, które opętały animatrony, tak? I w tym świecie, ze względu na Remnant i całą resztę, którą zajmiemy się trochę później, najprościej mówiąc, jeżeli ktoś zginie przez animatrona, bądź po tym jak zostanie zamordowany, jego ciało zostanie wsadzone do animatrona, bądź jeżeli po śmierci tego kogoś kawałek jego ciała będzie w animatronie, to jego dusza opęta animatrona. To trochę tak jak w jakichś horrorach, najprościej mówiąc. Jeżeli ktoś umarł w domu, to później ten dom będzie nawiedzony przez niego. Mam nadzieję, że mniej więcej kumacie te analogie. Gość umiera w domu i potem dom jest nawiedzony przez jego duszę. Duch z nawiedzonego domu. Kumacie. I ta sama analogia występuje w animatronach. I chodzi mi tutaj o to, iż kiedy Ivan umarł we Fredbearze, to później jego dusza nawiedziła Fredbeara. To później będzie miało swoje rozwinięcie, generalnie w grach nie jest to do końca wspomniane, ale trochę późniejsze części to sugerują. I myślę, że właśnie wtedy to wszystko się zaczęło, wtedy to miało miejsce. I kiedy William dowiedział się o tym, że jego syn jest uwięziony we Fredbearze, sam zaczął trochę rozgrzebywać ten temat. W swojej siostrzanej lokacji zaczął grzebać przy, a także modyfikować animatrony, które stworzył na jej potrzebę. Czyli Funtime Freddy'ego, Funtime Foxy'ego, Balore i Circus Baby. I ortodoksyjni fani FNAF-a, co ja mówię, i tak zaatakujecie. William w swoich kreacjach zaimplementował moduł łapania dzieci. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Najprościej mówiąc, Funtime animatrony miały łapać dzieci i więzić je wewnątrz siebie. A wyglądało to mniej więcej tak. A nie, czekaj. No, tak. Do tej sytuacji za chwilę dojdziemy. Tutaj macie Elizabeth, a tutaj macie Circus Baby. Circus Baby, która została zaprojektowana właśnie do tych celów, a w brzuchu miała gigantyczną łapę, która miała łapać dzieci i później wciągać dzieci do niej i je tam zamykać. I to był właśnie główny faktor, dla którego William kategorycznie zabronił swojej córce zbliżać się do Baby. Już sam najprawdopodobniej brał pod uwagę fakt, iż mógł stracić drugie dziecko przez swoją okropną kreację, tak samo jak było z Ivanem, więc nie chciał powtórzyć tego wszystkiego, ale jednocześnie chciał dowiedzieć się, jak to działa i dlaczego jego syn jest uwięziony we Fredbearze. I stąd na przykład biorą się dialogi pomiędzy Williamem a Elizabeth, które brzmią mniej więcej tak. Tate, ale daj mi podejść do Baby. Nie. Tate, ale nie.
Tate, ale daj, nie. Tate, ale ja bym, nie. Tate, nie. Tate, nie, spierd. No dobra, ale tak dokładnie to tak. Daddy, why won't you let me play with her? Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Daddy, just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Daddy, she can make balloons. Have you seen her make balloons? Najdokładniej Circus Baby dopadała dziecko w samotności. Dawała zbliżyć się dziecku do siebie, a następnie otwierała brzuch. Wyciągała wielką łapę, wciągała dziecko do środka, a tam zabijała je. Aczkolwiek ten incydent miejsce miał tylko raz. No a pomijając to, to była całkiem imponująca maszyna. Aż w końcu nadszedł ten konkretny dzień, kiedy Elizabeth w końcu udało się zbliżyć do Baby, która była stworzona tylko w jednym celu i wykonała ten cel, ponieważ no do tego była stworzona, tak? Zobaczyła dziecko, pozwoliła dziecku zbliżyć się do siebie i zabiła. Tylko nie to dziecko, które powinna zabić. No i tutaj miejsce miało kolejne bardzo ważne wydarzenie dla serii, czyli śmierć córki Williama, Elizabeth, którą obserwowaliśmy we FNAF-ie Sister Location, ale do tej fabuły jeszcze sobie wrócimy, ponieważ jej główna część ma miejsce trochę później. Aczkolwiek w cudzysłowie plan Williama zadziałał, ale nie tak jak się tego spodziewał, ponieważ wszystko okazało się prawdą. Duch Elizabeth opętał Baby. I to był moment zwrotny w życiu Williama Aftona. Stracił najpierw syna. Trochę przez wypadek, trochę przez swoją winę. Aczkolwiek później stracił Elizabeth ze swojej winy. Tak stuprocentowo. I właśnie wtedy doszło do zamknięcia zastrzanej lokacji ze względu na wycieki gazu w placówce. Ale coś się jakby nie zgadza tutaj. Przecież obok Williama był tutaj też Henry i oboje zainwestowali sporą kasę w stworzenie nowej placówki. Zupełnie nowego czegoś. Mieliby to wszystko zamknąć jeszcze pierwszego dnia, kiedy to wszystko zostało otwarte? To, co myślę, że wydarzyło się tutaj tak naprawdę, to Henry dowiedział się o tym, co zrobił William, że animatrony, które zaprojektował pod tą konkretną placówkę, nie były takimi zwykłymi, fajnymi, bezpiecznymi, a miały jeden cel – łapanie dzieci. Co było oczywiście na maksa poryte, popieprzone i niedopuszczalne. Znajdźcie sobie jeszcze dwa inne określenia i napiszcie je w komentarzach. Tylko grzecznie tam. No i nie wiem, tutaj można sobie całkiem sporo dopowiadać, ale zdaje się, że Henry wykopał Williama z Fazbear's Entertainment. Z Fazbear Entertainment, kur... No bo gdyby nie odnalezienie oryginalnego celu stworzenia robotów nie byłoby ostatecznym powodem, no to nie wiem, co tu jeszcze musiałoby być. Kurde, nie wiem. William Afton miałby wkładać ciało Iwana z powrotem do Fredbera? Poskładam się z powrotem w całość. Dobra, nie terroryzujmy. W każdym razie, Henry, myślę, że wykopał Williama z biznesu. I myślę, że wtedy zaczyna się historia tego starego, dobrego FNAF-a. Sister Location to jest jedna z moich ulubionych części, jeżeli nie ulubiona, ale chyba jednak nie. Ale do niej sobie jeszcze wrócimy, ponieważ to wszystko wraca trochę później. Teraz musimy przejść do jednego z kolejnych wydarzeń pomiędzy FNAF-owych, a dokładniej do wydarzeń sprzed FNAF-a 2. A jako wzór do tego wszystkiego poświadczy nam Fangame Juniors, który pokazuje, jak mogło to wyglądać, ale nie do końca. Ale i tak macie, bo to super gra jest. Ale czy to nie jest trochę głupie? Henry, dowiadujesz się, że twój ziomek jest niebezpieczny i tworzy potencjalne zagrożenie dla okolicy, dla każdego, a zwłaszcza dla dzieci. I tak po prostu wykopujesz go z placówki, w sensie z waszego wspólnego biznesu? Czy on jest mądry? Przecież to się może skończyć tylko w jeden sposób, on się będzie mścił. Zamiast go po prostu wykopywać, możesz go wykopać, ale jednocześnie donieść na niego i wtedy już nie będzie jakimkolwiek zagrożeniem dla kogokolwiek. I Henry bardzo mocno się przejechał na tej swojej dobroduszności. I teraz, zanim przejdziemy do morderstw Williama, tak, to jest gigantyczny spoiler, sorry about that, my friend. Skoczmy do FNAF 6, czyli do FFPS-a, do minigierek. Ponieważ jest tutaj jedna dosyć ważna, mianowicie Midnight Motorist, gdzie jedziemy sobie wieczorkiem, Night Raider, everything you know. I generalnie najprawdopodobniej kierujemy tutaj Williamem Aftonem, który jeszcze nie jest fioletowy, a jest żółty. To tak, jakbyście nie wiedzieli. W tej grze możemy podjechać pod pewne sekretne miejsce, czyli pod restaurację Juniors, która ani razu nie jest wspomniana nigdzie w serii. Aczkolwiek patrząc na wszystkie powiązania i fangame, który wyszedł jakiś czas temu,
Myślę, że możemy stwierdzić, bądź ewentualnie trochę to wszystko naciągnąć, ale myślę, że nie aż tak, że Juniors to pierwsze Freddy Fazbear's Pizza. Ewentualnie jakaś z pomniejszych placówek należących do Fazbear Entertainment, ale przyjmijmy, że to właśnie pierwsze Freddy's. Wobec tego, jeżeli podjedziemy Williamem pod Juniors i porozmawiamy z zieloną osobą stojącą pod Juniors, ta powie pewne dające do myślenia zdanie. No weź, wiesz, że nie możesz tu być. Nie zmuszaj mnie, żeby to było trudniejsze niż musi być. Wobec czego, najprościej mówiąc, osoba stojąca na wejściu, czyli albo Henry, albo pracownik Henry'ego, dosłownie mówi Williamowi, że gościu, ty masz bana i w ogóle tu nie wchodzisz. To już jest dla ciebie trudne, bo nie możesz tam wejść, ale może być jeszcze trudniejsze, jeżeli powiadomimy służby o tym, co zrobiłeś, więc będzie jeszcze trudniejsze. Jako tako to się łączy. Widzowie. Dalej w tej minigrze William wraca do siebie do domu i najpierw spotyka osobę, która ogląda telewizję, ale mamy ją zostawić w spokoju, ponieważ miała ciężki dzień. Generalnie są spekulacje, że jest to żona Williama, tylko problem jest taki, że osoba ta jest przedstawiona jako him. Leave him alone tonight. Zostaw go w spokoju tej nocy. Gdyby to była żona, byłoby leave her alone. Więc no nie wiem. To jest trochę nie trzymające się kupy, tak szczerze. Następnie William wybiera się do pewnego pokoju, którego drzwi są zamknięte i krzyczy, żeby ktoś po drugiej stronie go tam wpuścił, ale tak się nie dzieje, wobec czego William idzie na tyły domu i okazuje się, że okno jest wybite, a ten ktoś, kto siedział w środku, uciekł ponownie do tego miejsca i że będzie mu przykro, kiedy wróci. Wobec tego sam jestem fanem założenia, jakoby tutaj była żona Williama, ale znowu him tu nie pasuje za cholerę, a osoba, która uciekła, byłaby Michaelem, która a. boi się swojego ojca ze względu na to, co się wydarzyło, b. jest przerażona tym, co sama zrobiła swojemu bratu, c. Jego siostra zginęła w podobnych okolicznościach, więc też jest przerażony, i d. prawdopodobnie ucieka do jakiejś lokacji Fazbear's, Fredbear's, cokolwiek, aby sprawdzić, co tak naprawdę się stało, bo to nie daje mu spokoju. No chyba, że to działa w drugą stronę, że tak naprawdę jestem w błędzie. A to miejsce ma przed FNAF-em 4, ale po FNAF-ie Sister Location, w sensie po śmierci Elizabeth, że jeden z synów uciekł, ale drugi siedzi, bo żyje. Nie wiem. No i w tym momencie można założyć, że Henry stworzył nowego animatrona, czyli marionetkę, której głównym celem była ochrona jego córki, Charlie? Tak jakby, ponieważ być może obawiał się, że William przyjdzie odebrać od niego to, co odebrał sam sobie. Jeżeli chodzi o FNAF-a i ktoś się czegoś obawia, to prędzej czy później ta obawa stanie się prawdą. Jak wynika z minigier, pewnego dnia, wieczoru, nocy, Charlie była zamknięta na zewnątrz i nie miała dostępu do Freddy Fazbear's Pizza, po prostu nie mogła tam wejść, a marionetka także była zablokowana. Nie mogła wyjść z pudła, w którym była zamknięta. Jej zadaniem było cały czas być przy Charlie i ochraniać ją. Aczkolwiek teraz nie mogła tego zrobić, bo z niewiadomych przyczyn ktoś ją zablokował w pudle. Zatem Charlie, stojąc na zewnątrz i moknąc, spotkała Williama Aftona, który zamordował ją wtedy. Wówczas baronetce udało się wyjść z pudełka, aczkolwiek było już za późno. Następnie baronetkę spotykamy, kiedy już dostała się na zewnątrz i poszukuje Charlie, aż w końcu odnajduje jej ciało. Marionetka kładzie się obok niej, a duch Charlie w jakiś typowy dla FNAF-a sposób opętuje marionetkę. W ten właśnie sposób powstała marionetka. Puppet. Podejrzewam, że właśnie tego dnia miejsce miało pierwsze prawdziwe morderstwo Williama Aftona, kiedy zrobił to z premedytacją. Kiedy taki był jego cel, a Charlie mogła być jego celem od samego początku, ale to był idealny moment. Nie było przy niej żadnego animatrona, a on po prostu mógł to wtedy zrobić. Jednocześnie być może po prostu nie chciał, aby duch Charlie opętał jakiegoś animatrona wewnątrz, wobec tego zrobił to na zewnątrz. I tutaj rozpoczęła się seria jego morderstw. Wobec tego to było pierwsze morderstwo Williama Aftona, kluczowe do tego, co działo będzie się później. Nie tylko ze względu na jego historię, ale również ze względu na historię animatronów, a także samej w sobie marionetki. Już niedługo później dochodzi do morderstwa piątki dzieci. A pierwsza pizzeria Freddy'ego Fazbear'a ze względu na Missing Child Incident zostaje zamknięta. No i tutaj ponownie pojawia się kwestia sporna dla FNAF-a, bo z jednej strony fandom mówi, że było 11 ofiar, ale o tym może trochę później, i że pierwsze morderstwo miało miejsce w 1985 roku, za to we FNAF-ie dwójce Fongai mówi, że właśnie miejsce ma śledztwo w związku z zaginionymi dziećmi i że po 2 latach je zaczęli, tak? Lore FNAF-a jest na tyle głupie, że tutaj pewne rzeczy się ze sobą nie kleją,
Nie kleją, one się wykluczają wzajemnie. W każdym razie podczas incydentu William Afton morduje piątkę dzieci. Samemu ubiera przy tym swój stary, sprężynowy kostium i wabi dzieci na zaplecze, i następnie zabija je. Ofiarami są Gabriel, Fritz, Suzy, Jeremy i Cassidy. Z tą ostatnią jest trochę bardziej zawiła sprawa, ale zaraz do tego przejdziemy. Ciała dzieci zostały następnie upchnięte w animatrona. Gabriel trafił do Freddy'ego. To brzmi tak źle, jak tylko się da. Suzy trafiła do Chiki, Jeremy do Bonniego, Fritz do Foxy'ego, a Cassidy do Fredbera, czytaj dokładniej Golden Freddy'ego. I tutaj zaczyna się cały cyrk, ponieważ Golden Freddy jest tak naprawdę opętany przez dwie dusze. I teraz macie chwilę, aby zgadnąć, kim jest druga dusza w Golden Freddy. Brawo, zgadza się. W Golden Freddy drugą duszą jest Peter. Peter, który był jedną z ofiar w drugim incydencie z zaginionymi dziećmi, kiedy to William Afton w 1988 roku zamordował kolejną piątkę dzieci, a następnie upchał ich ciała w toj animatronach. I właśnie Peter i Cassidy opętali Golden Freddy'ego. Nie, żartowałem, żadnego Petera nie było, drugiej piątki dzieci też nie było, żartowałem, spokojnie, zostajemy tam gdzie wcześniej. A drugą duszą, która oczywiście jest w Golden Freddy'm, jest nikt inny jak Ivan. Ten z 1983 roku. Pierwsze martwe dziecko. No i w tym miejscu zaczynają się schody, ponieważ nie wiadomo tak na 100%, czy to William Afton pochował ciała dzieci do animatronów, czy być może to jednak kukiełka je tam pochowała jako Give Life. No to jest właśnie ten moment, kiedy znowu rzeczy we FNAF-ie się wzajemnie wykluczają. No bo z jednej strony Williama nie złapali, a przecież nie odnaleziono ciał. A z drugiej strony mamy minigierkę Give Life, gdzie widzimy, jakby marionetka wkładała te ciała dzieci do poszczególnych animatronów, pomijając przy tym Golden Freddy'ego. No, w każdym razie William Afton zamordował piątkę dzieci i nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Ciała dzieci trafiły do animatronów, przez co animatrony zostały opętane przez duszę tych dzieci, a później tamtejszą placówkę zamknięto i otworzono nową. Freddy Fazbear's Pizza Reborn. Żartowałem. W 1987 roku. I z tą placówką wiąże się pewien ciekawy schemat. Ponieważ animatronów jest tutaj więcej, ponieważ jest tych skurczysynów 11. Zaczynając klasycznie od oryginalnej piątki, która trafiła do tej placówki po zamknięciu poprzedniej. Teraz leżą sobie gdzieś na zapleczu, czytaj w backroomsach nowego Freddy Fazbear's Pizza. Generalnie są totalnie rozpieprzone, zniszczone, rozwalone z każdej strony i służą jako coś do części zamiennych dla tych nowych animatronów. Jakbyście byli zainteresowani tym, jak odnaleziono ciała, to zwalił straszny odór z tych animatronów, przez to później to wszystko wyszło na światło dzienne. I mamy tutaj Wilford Freddy'ego, Wilford Bonniego, Wilford Chickie, fuck it. Freddy'ego, Bonniego, Chickie, Foxy'ego, Golden Freddy'ego, tylko że zniszczonych, ale ten Golden Freddy tak plus minus, bo on jest tutaj halucynacją. Następnie mamy wersję toy animatronów, którzy są tacy fajni, ładni, słodcy i są bardziej dla dzieci. Tamte stare, brzydkie, niefajne walają się po zapleczu, ponieważ nikt nie może ich pokazać dzieciom, bo by zbankrutowali od razu. Wobec tego tutaj łażą sobie nowe, piękne, odnowione system rozpoznawania twarzy i tak dalej. Generalnie super ładne animatrony. Czyli Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, czyli miejmy to ze sobą, żeńska wersja Foxy'ego. Nie żeńska, ponieważ Scott potwierdził, że płeć Mangle to boy or a girl, ale no... Dobra, nie będę nic mówił, po prostu Mangle. Generalnie przez większość czasu Mangle dla mnie to był taki przydupas FNAF-owy do czasów Juniors, bo tam wreszcie zrobili z nią coś ciekawego, że to fangame, nie? Dodatkowo Balloon Boy i marionetka. Nie wiem, co za łeb to wymyślił, że najpierw marionetka sobie służyła jako ochrona dla córki Henry'ego, a potem nagle jest atrakcją we Freddy's. Nie kumam, ale dobra, ta fabuła jest naciągana. I tak, wiem, że zaraz posują się komentarze o JJ Endoskeletona i tak dalej, ale... I don't care. Ich nie ma tak oficjalnie, to są easter eggi, więc I don't care, nie? No i generalnie sprawa wygląda tak, animatrony wszystkie chcą nas zabić. Wyjaśnijmy to w ten sposób. Stare animatrony są częściami zamiennymi poniekąd dla tych nowych animatronów i ze względu na te wszystkie remnantowe sprawy
Nowe animatrony także mają w sobie dusze dzieci i chcą nas zabić, bo stare dusze dzieci myślą, że jesteśmy Williamem Aftonem, który wtedy miał dostęp do pizzerii, był ubrany w mundur ochroniarza. I wyjaśnimy to w ten sposób, dobra? No i generalnie w tym momencie praktycznie kończy się fabuła FNAF-a 2, gdyby nie to, że w szóstej nocy Fungi, czyli prawdę mówiąc jedyna osoba, która jakkolwiek mówi nam tą naciągoną fabułę w tych pierwszych grach, że fajnie, że robimy te 6 nocy na zmianie, kiedy inni próbują nas zabić, jakieś stwory, animatrony, nie wiadomo co, ale kto by się tam tym przejmował. Jutro jest bardzo ważny dzień, mianowicie Jeremy musi wbić sobie do pizzerii i nadzorować przyjęcie urodzinowe, które ma miejsce następnego dnia. Tak więc Jeremy ląduje na day shifcie, dzienna zmiana, i ma stacjonować w pobliżu animatronów, aby nikomu nic się nie stało. I o, ponownie jest to, że ktoś przewiduje, że stanie się coś złego następnego dnia. I co? I staje się. Ponieważ dochodzi do jednego z najważniejszych wydarzeń dla całego lore FNAF-a. Ty, na pewno. Najważniejszego w taki sposób, że ludzie przez następne lata po wydaniu FNAF 2 będą się obrzucać gównem w internecie odnośnie tego, kto kogo dziabnął, a dokładniej to Jeremy dostał wpad czołowy, bo jeden animatron mu go odgryzł. No i zagłębmy się teraz w tę największą tajemnicę internetu. Generalnie ludzie wyróżniają kilkoro podejrzanych, ja wiem, że to jest bardzo polaryzująca kwestia, ale tak ogólnie to nie ma większej wagi, tak mi się wydaje, dla całego lore, ponieważ po prostu gościa dziabnęli i zamknęli restaurację, koniec. Aczkolwiek jest tutaj lista podejrzanych, ludzie się spierają o to przez lata, ale obecnie takim głównym ziomkiem, który może odpowiedzieć za The Bite of 87, jest Toy Bonnie. Co jego się najczęściej podaje. Wcześniej był jeszcze Mangle. Ze względu na jej jumpscare była także Toychica, ponieważ w Ultimate Custom Night ma swój tag związany z tym, jak kogo dziabnąć i gdzie kogo dziabnąć. Były też niby Wifered animatrony, ale dajmy sobie spokój, dobra? Istotne jest to, co miejsce ma nocy siódmej. Swoją drogą wpisałem sobie Jeremy Frisger. Wpisałem sobie Jeremy'ego Fitzgeralda. Ty spójrzcie, jakie mu zdjęcie. Patrzcie, jakie Jeremy Fitzgerald ma zdjęcie na wiki. Na wiki do FNAF. No i tak jest to, o czym przed chwilą usłyszeliście, to słynne The Bite of 87, ugryzienie w 1987. Kolejne masakrycznie ważne wydarzenie dla fabuły. W każdym razie wkrótce później dochodzi do nocy siódmej, gdzie nie gramy już jako Jeremy, a jako Fritz Smith. No i miejmy tu już za sobą, Fritz Smith to wielki reveal. Michael Afton, który nagle wraca po latach nieobecności i robi śledztwo względem jego ojca. Sam przychodzi do miejsca, gdzie jest wreszcie najbliżej tego wszystkiego. Robotów, martwych dzieci oraz swojego brata i siostry. I wtedy rozpoczyna się główna rola Mike'a w tej historii. Kiedy trochę wyrósł, jest już bardziej ogarnięty, nie? Tak więc ziomek zaczął sobie ogarniać to wszystko, aż nagle został wykopany z pracy po pierwszym dniu, ponieważ tą placówkę zamknięto, a Freddy Fazbear's Pizza miał powrócić dopiero w 1993 roku. No i teraz ostatecznie możemy zacząć od samego początku, czyli po ponad 30 minutach materiału dochodzimy do FNAF-a 1. FNAF. Tutaj wcielamy się w nowego ochroniarza, czyli w Mike'a Schmidta. Wielki reveal. Michael Afton ponownie się podszywa pod innego ziomka. I tak jest, to jest zdecydowanie Michael Afton, bo spójrzcie tylko na to. Ziomek przyszedł sobie do pracy we FNAF-ie 2, na jedną noc walcząc z animatronami w morderczym pojedynku w ostatniej nocy, po czym został wykopany i nigdy tam nie wrócił. Wraca po 6 latach i przez 6, bądź jak to woli 7 nocy, dzień w dzień wraca do pracy, do roboty, na noc, gdzie walczy cały czas z animatronami o swoje życie i nie myśli o rzuceniu tej roboty w kąt. This is Five Nights at Freddy's. A Freddy Fazbear's Pizza zostaje otworzone ponownie, tylko już w trochę pogorszonym stanie w porównaniu do tego, co było wcześniej. Znów mamy nowe animatrony, żartowałem, to stare animatrony, tylko w trochę nowszym stanie. I tutaj mamy Freddy'ego, Chickę, Bonnie'ego, Foxy'ego i Golden Freddy'ego jako halucynację. Tak więc Michael przychodzi do kolejnego Freddy Fazbear's Pizza, żeby ogarnąć, o co tutaj tak właściwie chodzi. I tutaj chociażby nasuwa się Golden Freddy, który pojawia się od jakiegoś czasu, robi takie czy inne halucynacje. Między innymi pojawia się tutaj ten słynny zwrot It's me,
Więc wiecie, być może Iwan Afton mówi do swojego brata: hej, hej, to ja, Iwan. Pamiętasz, zabiłeś mnie 10 lat temu. I najprościej mówiąc, fabuła FNAF 1 przedstawia się właśnie w taki sposób, z małym dodatkiem w postaci tego, że w nocy czwartej słyszymy, jak ginie Fungi. Zostaje zabity przez Freddy'ego, w nocy piątej słyszymy robota, jak coś gada, albo duszę dziecka, who knows. No i generalnie ziomek, który zostawiał nam Fonkole wcześniej w postaci nagrań, był wcześniej tutaj ochroniarzem, którego zabił Freddy. Od cały lore FNAF 1, dosłownie. No ewentualnie w międzyczasie otrzymujemy wiadomości o tym, co się wydarzyło wcześniej, ale to wszystko już wiemy. William Afton podejrzany, widziano na kamerach go z dziećmi, ale ostatecznie nigdy nie odnaleziono ciał. A tamtą pizzerię zamknięto, ponieważ od animatronów waliło i tyle. Ostatecznie Mike zostaje wykopany, traci pracę. Ze względu na całkiem ciekawy powód, który powraca też we FNAF-ie dwójce, kiedy Fritza wywalają. I tak naprawdę, patrząc na wszystko to, co dowiedzieliśmy się do tej pory, znając te wszystkie informacje, to fabuła FNAF 1 wypada strasznie blado tak naprawdę. Więc teraz musimy zająć się wydarzeniami, które miejsce miały w tym samym roku, ale widzieliśmy je we FNAF-ie 3. No aczkolwiek w 93 roku ma miejsce jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie William, obsrany, że wszyscy dowiedzą się, że to on zamordował dzieci, wbija sobie do Freddy Fazbear's Pizza, właśnie do tej samej pizzerii, co we FNAF 1, o czym dowiadujemy się we FNAF 3, tak, ta fabuła jest mega porąbana, i rozwala robota po robocie. Robota po robocie. Rozwala robota za robotem, lepiej? Jednocześnie prawdopodobnie zbiera części tych robotów, a później dobudowuje sobie Funtime, o tym później. W każdym razie po zniszczeniu wszystkich robotów, William zostaje otoczony przez dusze dzieci, które wcześniej zostały przez niego zamordowane. Podczas ucieczki przed dziećmi, William chowa się w swoim starym kostiumie. Sprężynowym kostiumie Springboniego, w którym niegdyś występował, a także w którym niegdyś zabił piątkę dzieci, tak nie więcej. Tak więc William chowa się w tym stroju, a jako iż wtedy pizzeria Freddy'ego z jakiegoś powodu była w opłakanym stanie w pewnym sensie, ze względu na kapiącą z sufitu wodę, sprężynowe zatrzaski w stroju, kiedy William miał już go na sobie, zatrzaskują się, miażdżąc jego ciało. W tamtym momencie William umiera w męczarniach, ale jako iż umarł w stroju, to jego dusza opętuje Springboniego. I w ten sposób tworzy się Springtrap, który gnił sobie tutaj przez 30 lat, ale do tego potem dojdziemy. W każdym razie William Afton, dosłownie i w przenośni, zginął przez swoją własną kreację. Dosłownie mówiąc, jego ciało od środka zostało po prostu wypełnione endoszkieletem. Awaria zatrzasków sprężynowych. Później ktoś z jakiegoś powodu, najpewniej Henry, stwierdza, żeby zamurować wszystkie drzwi w starym Freddy's, we wszystkich placówkach, między innymi tutaj, wobec czego Spring Bonnie zostaje tam zamurowany i będzie tam leżał przez 30 lat, aż go odmurują w końcu. No i okej, może potrzeba chwilę przerwy. W tym momencie pomiędzy FNAF-em 1 a FNAF-em 3 występuje 30-letnia dziura. Myślę, że mniej więcej gdzieś w tych latach miejsce ma fabuła FNAF Sister Location, w sensie ta główna, kiedy Michael przychodzi do siostrzanej lokacji, tak? I tutaj zaczynają się schody, ponieważ pojawia się pewna bardzo problematyczna kwestia, ale za chwilę o niej trochę posłuchacie i pewnie się domyślicie z czasem, o co mi chodzi. Teraz lecimy Five Nights at Freddy's Sister Location. Około 95 roku tak miało miejsce, coś w ten deseń, więc let's go, prawie kończymy jeszcze z pół godziny filmu, moi drodzy, chyba. Tak więc Michael, prowadząc dalej śledztwo odnośnie przeszłości swojego ojca, wybiera się do siostrzanej lokacji, czyli miejsca, skąd wyszła Circus Baby i miejsce, które zostało szybko zamknięte, generalnie sprawa jego siostry i tak dalej. Można by powiedzieć, że to wszystko dzieje się po FNAF-ie 1 i że animatrony we FNAF Easter Location są takie agresywne, ponieważ mówi się, że przed swoją śmiercią William Afton zbierał części animatronów, które rozwalał tuż przed swoją śmiercią, a potem te komponenty implementował do Funtime'ów, które sobie dorabiał w międzyczasie. Możecie się z tym zgadzać, ale nie musicie, myślę, że trzyma się to kupy. Tak więc Michael odwiedza Sister Location i spotyka Baby, a w niej swoją siostrę Elizabeth. Na przestronnej lokacji Mike spotyka Baby, Funtime Freddy'ego, Funtime Foxy'ego, Balore, no i później jeszcze, no, Bonbon i tak dalej.
No i w tym momencie Michael staje twarzą w to coś, a tym czymś jest Enard, czyli połączenie wszystkich pozostałych Funtime animatronów w jedno. No i generalnie Baby oraz Funtime animatrony są tam uwięzione i chcą się wydostać. Wobec tego Michael zostaje oszukany i zostaje przeniesiony do Scooping Roomu, gdzie zostaje zaatakowany przez Scoopera, który służył ku wyciąganiu endoszkieleta z animatronów i pozostawienia całej reszty. I Enard w jakiś sposób wchodzi do wnętrza Michaela po to, aby wydostać się z Sister Location. Coś jakby Scooper wyrwał część jego ciała albo wnętrzności, w które później wszedł Enard. Yeah, that's enough. I generalnie wtedy Michael zamienia się w Purple Gaia, tylko że on nie jest Williamem wtedy. I dochodzi do momentu, że Enard w ciele Michaela, jakby sterując nim, wychodzi z Sister Location, aczkolwiek po drodze jakiś czas później Michael wyżyguje go, a ten ucieka kanałami. Wobec czego Enard odchodzi, ale Michael przeżywa i sobie żyje dalej i potem dochodzi do kolejnych gier. I następnie zaczynają się lekkie schody i tutaj na bank, co niektórzy będą się kłócić, ale okej. Fabuła gier jest tak pokręcona, że mogę się mylić w tej kwestii. Aczkolwiek później, kiedy w formie Enarda wszystkie animatrony uciekły, możliwe, że Baby się jakoś od nich odłączyła, czy cholera wie co? Ponieważ później przy następnych grach mamy do czynienia z Enardem tak oddzielnie, o tym zaraz, a także Baby jako Scrapped Baby, która z tych wszystkich skrapów zrobiła się znowu Baby z tym metalowym ramieniem i w ogóle. Z drugiej strony Enard, który jest częścią dusz oryginalnej piątki dzieci, też musi przybrać jakąś formę i zamienia się w Molten Freddy'ego. No i w tym momencie miejsce ma wielka dziura, 30-letnia, przez którą nic się zupełnie nie dzieje. Oczywiście, Sister Location może mieć miejsce gdzieś w trakcie tych 30 lat pomiędzy FNAF-em 1 a FNAF-em 3, bo przecież tu i tam latały sobie dwa animatrony potencjalnie niebezpieczne i nic. Zupełnie, 30 lat później się tym zajęli dopiero. Nie wiadomo do końca gdzie, ale te 30 lat boli w oczy i to bardzo. Tak więc przenosimy się do roku 2023, kiedy tworzy się nowa placówka, czyli Fazbear's Fright. Jest to miejsce, dom strachów, który jest poświęcony przerażającej historii Freddy's, która miejsce miała te 30 lat wcześniej, która stała się taką lokalną legendą miejską. Wobec tego na podstawie tego chcieli zrobić trochę kasy i powstał z tego Fazbear's Fright, tak? I ważne jest to, że do tego miejsca przeniesiono masę ważnych fabularnie rzeczy z poprzednich placówek, takich jak maska tego, łapa tamtego, strój tego i tak dalej. Wobec tego pod całym Fazbear's Fright walają się jakieś marionetki, maski tego, tamtego, w wyniku czego, wow, ale rymy, dusze zamordowanych dzieci także pojawiają się w tym miejscu, a jednocześnie przetransportowany zostaje tutaj Springtrap, którego po 30 latach odblokowali, ponieważ ktoś odmurował ścianę, więc nie mając nic lepszego do roboty, wrzucili go tutaj i tyle. Nie no, a tak na poważnie, Fondude rozmawiając z nami, mówi nam, iż udało im się odnaleźć prawdziwego animatrona sprzed tych 30 lat i został przetransportowany właśnie tutaj. I wiecie co? To pułapka. A ziomek, którego się tutaj wcielamy, to Michael Afton oczywiście. I generalnie ziomek, którego odnaleźli, to nigdy inny jak William Afton, czytaj Springtrap, który teraz nie jest taki... Dobra, nigdy nie był miły. Nie jest taki, jaki był 30 lat temu. Jest jeszcze gorszy, brzydszy. Generalnie wygląda tak. Wobec tego dosłownie przetransportowali tutaj Williama Aftona, który opętuje robota, który trzyma w sobie jego własne ciało, które gniło przez te 30 lat i nikt się nie zorientował. Przede wszystkim tutaj dwie rzeczy mi się nasuwają na myśl. Po pierwsze, jak oni go odkopywali stamtąd, czy ten smród ich tam, kurde, nie zabił, czy przez to nie powstał jakiś nowy wirus w ich świecie, który spowodował zamknięcie całego świata? Bo myślę, że to byłoby prawdopodobne. 30 lat trup se gnije w pomieszczeniu bez okien i bez drzwi. Nagle go otwierają, zaje fajnie. I druga sprawa, jeżeli teraz wpadli na genialny pomysł zabrania tego trupa stamtąd i wsadzenie go do domu strachów, czy ktokolwiek by to, kurde, zaakceptował? Bierzecie trupa, który gnił przez 30 lat
i dajecie go jako atrakcję turystyczną. Czy wy jesteście pojebani? Mogli go chociaż zdezynfekować czy coś, oni go tam we mnie rzucili i nikt nawet nie pomyślał, że coś może być nie tak. Serio? I tak, wielka niespodzianka, Michael jest tutaj stróżem nocnym Fazbear's Fright i siedzi sobie na dupie przez 5 dni, później dodatkowe 2 noce i sobie odstrasza swojego starego, który siedzi... łazi sobie tam, a jednocześnie walczy z fantomami, czyli z duszami dzieci, które już nie są w animatronach, ale jakimś prawem mają ich formę. I przez cały ten tydzień zasadniczo goni się ze swoim starym po domu strachów. Genialna fabuła. I zapamiętajcie sobie tutaj także jedną rzecz. Minęło 30 lat od tamtych sytuacji, więc gościu jest już na tyle stary, że mógłby siedzieć i oglądać kabarety polskie na kanapie w koszuli z herbatą w dłoni. Aczkolwiek jest jedna rzecz, która go przed tym powstrzymuje. Jego ojciec, którego odmurowali z pokoju. W ogóle skumajcie to. To wszystko ma miejsce 50 lat po FNAF-ie 4. Gościu jest tutaj starszy od swojego ojca we FNAF-ie 4. Chłop ma tutaj lekko ponad 55-60 lat stary, nie? To jest już prawdziwe, naprawdę, ale... Teraz tak siedzę i po raz pierwszy sobie zdałem z tego sprawę. W międzyczasie pomiędzy tymi grami pojawia się jeszcze taka scenka, gdzie Michael mówi, że powinien umrzeć, ponieważ, no wiadomo, akcja z Ennardem, ale jednak przeżył i mówi, że odnajdzie swojego ojca, który teraz sobie siedzi we Freddy's, ale za 30 lat spotkają się w Fazbear's Fright. Ładnie. Ostatecznie pod koniec FNAF 3 Michael decyduje się spalić Fazbear's Fright ze swoim ojcem w środku, żeby ostatecznie go tam uśmiercić, ale co się okazuje? William Afton przeżywa, on jeszcze nie chce umierać i sobie uciekł, tak? Bo I always come back. I właśnie w ten sposób dochodzimy do ostatniej części, bądź jak kto woli, przedostatniej części tego oryginalnego timeline'u FNAF-a, czyli przed wami FNAF. Powrót Jedi. Czytaj Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. No i tak, w tym FNAF-ie mamy po prostu oddzielną placówkę znaną jako Freddy Fazbear's Pizza Place. I za dnia siedzimy sobie i operujemy tą całą pizzerią. A w międzyczasie łapane i usadzane są tutaj inne animatrony z przeszłości. Tak więc mamy pizzerię, którą sobie rozwijamy i tak... tutaj pojawia się kilka oddzielnych historii, które mają miejsce. Między innymi dowiadujemy się o zszywaniu ciał dzieci. Fuj. I poznajemy takich jegomości jak Rockstar Freddy, Rockstar Foxy, Rockstar Chica, Rockstar Bonnie. I tych trochę gorszych jegomości, takich jak Molten Freddy, czyli niegdyś Ennard, Scrapped Baby, niegdyś Circus Baby, Lefty, niegdyś marionetka. Lefty to jest ogólnie ziomek, który miał złapać marionetkę i generalnie ją tam trzyma. Plus... Gościu nienawidzę cię. Scrap Trap, niegdyś Spring Trap, niegdyś Spring Bonnie, niegdyś William Afton. Niegdyś Purple Guy, niegdyś Pink Guy... Nie ten Pink Guy. Więc generalnie w głowie Henry'ego powstał pewien pomysł. Generalnie trochę wstyd, że oni wszyscy sobie biegają nie wiadomo gdzie. Nikt ich nie łapie, a oni są niebezpieczni dla środowiska i społeczeństwa. Wobec czego pasowałoby ich złapać i ich spalić. Yeah, dokładnie. I nagle w tym momencie po kuźwa 40 latach wraca sobie Henry i myśli: hej, no pasowałoby coś z tym zrobić. Gość ma tutaj z 80 lat, ale no kij w to. Więc kontaktuje się z Williamem, który też już za młody nie jest, i mówi: synu, złapmy twojego ojca, brata, siostrę i resztę. A na to syn powiedział: okej. Tak powstał paragraf 4, najpierw robią interview ze wszystkimi, co jest dość głupie, ale fajnie wygląda. Później zamykają ich w jakimś dziwnym miejscu, jest kilka nocy i później ich spalają. Co jest w ogóle najśmieszniejsze, wszystkie animatrony zostały odnalezione na tyłach budynku, jakby ktoś je tam, kurde, wrzucił, nie wiem. Się zmęczyli po 30 latach biegania. I generalnie w momencie, kiedy sobie gadasz z nimi, masz kilka opcji do wyboru, możesz je wpuścić do środka, zamknąć albo wykopać za drzwi. Lepiej ich zamykać, bo jak nie, no to nie będziesz mieć dobrego endingu i w ogóle. A skoro mowa już o endingu, jeżeli już zbierzesz wszystkich, to odpala się paragraf 4 i wszyscy wewnątrz budynku zostają spaleni. Wszystkie animatrony razem z Michaelem, który stwierdził, że a ja se popatrzę. No i ten moment jest bardzo ważny dla całej fabuły FNAF i chcę, żeby to wybrzmiało, żebyście go obejrzeli teraz. Pewnie widzieliście go już dużo razy, ale musicie, ponieważ to jest zakończenie całej fabuły FNAF. Do tego momentu, to jest ten wielki ending, tutaj kończy się stara faza FNAF-a, Infinity Saga, za chwilę będzie Multiverse Saga, więc zobaczcie, jak to wszystko dobiegło końca w naprawdę piękny sposób. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift.
nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us in communication. No i tutaj stary FNAF dobiegł końca. I niedługo później rozpoczął się nowy FNAF wraz z FNAFem VR Help Wanted, gdzie ta fabuła już nie jest aż tak dobra jak była wcześniej. Oczywiście nie była dobra, ale tutaj jest jeszcze gorsza. I tak jest, to zakończenie to jest najlepsza rzecz we FNAFie, jaką ta część ma do zaoferowania, bo nie za bardzo lubię FPS-a i ma okropne jumpscary i... Scraptrap to jest jakieś nieporozumienie, naprawdę. Tak, wiem, że Jeremy miał śmieszne zdjęcie, ale look at this dude. Nie mogę, jak tak można było to spieprzyć. No i w tym momencie, w teorii, Five Nights at Freddy's dobiega końca. Tak, dobiega końca, tylko że ta stara fabuła... Ale dobra, jeszcze jest jedna rzecz, którą musimy tutaj przedyskutować, czyli Ultimate Custom Night. Generalnie gra wydaje się być takim po prostu czymś sporządzonym dla fanów, ponieważ tutaj jedna noc, możesz sobie wybierać ile animatronów chcesz i tak dalej. Ale najprościej mówiąc, miejmy to ze sobą, Ultimate Custom Night to piekło Williama Aftona. Sam jest tutaj przez wieczność torturowany przez duszę swoich ofiar z przeszłości. I w sumie to tyle co do Custom Nighta. Gościu tak ma tam sobie siedzieć, walczyć w nieskończoność i tyle. Ta, i tyle. Do, kurde, FNAF-a Help Wanted, kiedy nagle udaje mu się stamtąd uciec. Ale dobra, słuchajcie, to jest cała fabuła tego starego FNAF-a, tego lepszego FNAF-a, pod wieloma kwestiami. Tego, wokół którego ludzie stawiają kwiatki, znicze, wszystko, który jest po prostu objawem świętości dla wszystkich. I oczywiście to, co powiedziałem w tym filmie, nie musi się zgadzać z wersją wszystkich, ponieważ... To jest cholerny FNAF i tutaj jest od groma rzeczy, które się wzajemnie wykluczają, nie zgadzają ze sobą i każdy ma jakieś swoje spojrzenie na tą fabułę,
ale raczej chodzi w tym wszystkim o to, żeby akceptować czyjeś zdanie, a potem się nie wyzywać w internecie, ale fandom FNAF-a nie akceptuje takich rzeczy. Jeżeli nie zgadzasz się z kimś, to ten ktoś cię albo zwyzywa, albo ci zrobi dramę, okej? Więc tak, powiedziawszy to, teraz przejdźmy do tego nowego FNAF-a, zaczynając od FNAF-a VR, Help Wanted. Jeżeli zastanawiacie się, czy poprzednia godzina materiału jakkolwiek przyda wam się w trakcie gry we FNAF Ruin, to nie, ponieważ nowe gry zdają się w pewnym sensie srać na to, co działo się wcześniej, ale kif to, wejdźmy w tą ostatnią warstwę lore'u FNAF. Wiem, są jeszcze książki, ale szanujmy się. Nie mówię, że są złe. Tak więc, po wydarzeniach z FFPS-a, nadal Fazbear Entertainment sobie gdzieś tam jest. I nagle znikąd tworzą oni sobie swoją własną grę odnośnie swojej własnej burzliwej historii, która okazuje się być sporym sukcesem, a szalenie skoro ją zrobił geniuszem. Wobec czego zaczynają powstawać gry z tego, co się wydarzyło wcześniej. I najprościej mówiąc, pozostałe części prawdziwej historii Freddy's, czyli jakieś części animatronów, to, tamto, siamto, zostaje odzyskane, następnie wsadzone do jakiegoś urządzenia, po czym replika tego powstaje w grze, która właśnie jest tworzona. Tak więc tworzą grę VR we współpracy z szaleńcem, który zrobił poprzednie gry i później chowają, dosłownie pod dywan zamiatają wszystko to, co miało miejsce we Freddy's i uznają, że to po prostu gra. I nic złego tak naprawdę nie miało miejsca. Co za świry. W końcu powstaje gra o nazwie Five Nights at Freddy's Help Wanted. I o Jezu, okej, nie jest zła ta gra, grałem w nią trochę, spoko, ale nie lubię tego lore tutaj, ono jest tak mozolne, niefajne. Ale dobra, najprościej mówiąc, co to tutaj miało miejsce, bo już raz o tym mówiłem, ale zróbmy to jeszcze raz na potrzeby tego materiału. Tak więc beta testerką tej niesamowitej produkcji była Vanessa, 23-letnia dziewczyna, która odegra dość ważną rolę tutaj i jeszcze w następnej grze. Historia Vanessy jest dość smutna. Jej ojciec imieniem Bill, a także jej matka, toczyli o opiekę nad nią wojnę w sądzie. Ostatecznie ojciec manipulował Vanessę, aby ta kłamała na temat swojej matki w sądzie, w wyniku czego ta straciła nad nią opiekę. Vanessa po latach została zatrudniona jako beta testerka właśnie nowej gry od Fazbear's Entertainment. I to właśnie w ten sposób nawiązała kontakt z Williamem Aftonem. I tu jest tak głupia rzecz, że on jakby wyszedł ze swojego piekła? Ponieważ najprawdopodobniej tworząc grę zeskanowano kawałek jego kostiumu, przez co ten pojawił się w grze i tutaj było jakieś nagle połączenie pomiędzy nim a nim w grze, więc tak William Afton jako glitch trap wszedł do naszego świata. To jest głupie jak nie wiem co. No dobra, to zasadniczo nie było takie proste, ponieważ wcześniejszy beta tester gry, Jeremy, odnalazł nieużywany kod, dzięki któremu mieliby skończyć tę grę trochę szybciej, idąc na skróty. Badając kod, Jeremiemu zaczęła pojawiać się pewna dziwna postać i był to właśnie Glitch Trap, czyli Afton. William przemawiał do Jeremiego i manipulował nim, aby ten jak najbardziej mu pomagał. Ostatecznie Jeremy nie wytrzymał tego i odciął sobie twarz, popełniając jednocześnie samobójstwo, aby nie pomagać Williamowi, który dręczył go psychicznie przez cały ten czas. Ostatecznie okazuje się również, że indie developer, który wcześniej zrobił serię gier odnośnie tego, co działo się we Freddy's, był tak naprawdę zatrudniony przez Fazbear Entertainment, a to wszystko wydarzyło się tylko i wyłącznie w jednym celu, aby zatuszować mroczną przeszłość firmy. Ostatecznie Vanessa po dowiedzeniu się tego sama jest zmuszona do zostania beta testerem gry i tak też robi. Zaczyna grać FNAF 1, FNAF 2, Wkrótce po dłuższym czasie spędzonym z grą, Vanessa zaczyna dostrzegać dziwną, zagadkową postać, która bardzo często odwiedza ją i sama zdaje sobie sprawę, że Jeremy tak naprawdę nie kłamał. I ostatecznie po długim czasie czarny pan, glitch trap William Afton, przejmuje ją. Wchodzi do jej umysłu i zaczyna kontrolować Vanessę, mówiąc jej, co ma zrobić, jak ma zrobić, gdzie ma zrobić i czym ma zrobić. W końcu, ostatecznie po całym tym czasie, sama zakłada kostium Vani. Tak, Vanessa to Vani. Vanessa to Vani, tak. I przywdziewając króliczy strój śmierciożercy, sama zaczyna planować, jak sprowadzić czarnego pana z powrotem, kiedy został pokonany. Ile to było? 14 lat wcześniej? I ostatecznie robi to, wybiera się do Hogwartu i sabotuje czarę ognia. Czekaj, kurde, nie ten świat, pomyliłem się. Ostatecznie jak miał ze względu na gigantyczną ilość gotówki, jaką udało się zrobić na grze, a także na poprzednich projektach firmy, powstaje nowe, największe miejsce Freddy'ego Fazbeara. Zbudowane na pozostałościach Freddy Fazbear Pizza Place. Nowe, gigantyczne miejsce, dosłowne centrum handlowe. Miliony, setki, nie, żartuję, dziesiątki pomieszczeń związanych z rozmaitymi animatronami Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex.
z takimi niesamowitymi animatronami jak Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Roxy czy Montgomery. Gdzieś pośród nich był także Pony, ale nie wiadomo co się z nim stało. Prawdopodobnie został zabity przez Montgomery'ego, ale o tym dowiemy się już wkrótce. Pony, będziemy tęsknić. To było największe miejsce i gigantyczny potwór biznesowy, potwór kasowy, który zarabiałby na siebie gigantyczne ilości pieniędzy i na pewno tak też było. No oczywiście do czasu, ale nie wyprzedzajmy faktów. Tak więc Mega Pizza Plex powstaje i w międzyczasie bezdomne dziecko, Gregory, w międzyczasie robot i tak dalej, tak więc Gregory wbija do Pizza Plexu i zostaje tam niespodzianka uwięziony. A korzystając z ciepłego serduszka Freddy'ego, ten zaczyna mu pomagać. No i właśnie wtedy ma miejsce FNAF Security Breach, największa odsłona w całej serii, według wielu najgorsza, ale myślę, że nie jest najgorsza, ponieważ oferuje najwięcej i pod względem gameplayowym jest myślę, że najlepsza. W międzyczasie poznajemy Vanny, Vanessa, a także pacjenta, który przychodził do różnych psychologów i słuchamy audiologów właśnie z tej terapii. Generalnie było kilku psychologów, każdy z nich zbliżał się bardzo bliziutko do prawdy, ale ostatecznie znikał i był mordowany przez Vanny, ponieważ ze względu na manipulację Aftona Vanessa zaczęła cierpieć na rozdwojenie jaźni, będąc raz Vanessą, a raz Vanny. No i generalnie Gregory przychodzi przez cały Pizza Plex, rozwalając kolejne animatrony, które staną mu na drodze, mniej lub bardziej interesujące. Jeżeli chcecie dowiedzieć się pełnej, dokładnej wersji tej historii, to na moim kanale znajduje się nie tylko wyjaśnienie fabuły tej gry, ale także cała seria, gdzie wyjaśniłem prawdopodobnie większość aspektów Security Breach'a. Świetnie się przy tym bawiąc dodatkowo, więc macie tam kilka odcinków, gdzie macie chyba kompendium wiedzy o Security Breach'u, więc odsyłam tam, bo naprawdę myślę, że warto. Macie tam kilka odcinków, gdzie generalnie wyjaśniam chyba wszystkie tajemnice gry. Ostatecznie w grze mamy kilka endingów, które również wcześniej wyjaśniłem, ale my posłużymy się tym prawdziwym, który ma prawdziwą cutscenkę, a nie jakieś rysunki. Jednocześnie jest najlepsze, najbardziej interesujące, co paradoksalnie nie oznacza, że jest dobra. W kwestii jakości i tego, czego byśmy oczekiwali od gry. Otóż ostatecznie Gregory staje przed wyborem u Freddy'ego. Czy ma zostać, czy ma pokonać Vanny, czy ma sobie uciec po prostu. No i oczywiście na to najlepsze zakończenie chodzi o to, żeby zostać, nie? Wobec tego razem z Freddym wchodzą do podziemi Pizza Plexu, gdzie odnajdują restaurację z FPS-a. Freddy Fazbear's Pizza Place. Freddy jest na maksa zaniepokojony, że musi tam wchodzić po tych wszystkich latach. I ostatecznie okazuje się, że to właśnie w tym miejscu znajdował się William Afton od samego początku. To właśnie tutaj Vanessa, czy tutaj Vanny, przychodziła do niego i tworzyła jego nową formę, aby ten powrócił, ale czy to nie jest trochę głupie, że on chciał sobie powrócić w tym stroju, który tak naprawdę zabił go na zawsze? Nie lepiej było się odbudować jako człowiek czy coś? Jak już przychodzimy do tak nienormalnych wątków. Na miejscu był jednocześnie Blob, czyli zupełnie nowa reinkarnacja Molten Freddy'ego, wcześniej Enarda, wcześniej Funtime'ów, no. Który trochę nie wiadomo co tu robi, bo teoretycznie powinien umrzeć pod koniec poprzedniej części i pójść sobie do nieba. Ale ostatecznie cały czas tutaj jest, nie zginął. I w trakcie ostatniego final fightu zabiera Williama ze sobą i tyle ich widzieli. Nie wiadomo co się stało dalej. Gregory wraz z Freddym uciekają z tego obiektu. Good ending, wszystko dobiega końca. No i moi drodzy, w tym momencie ostatecznie kończy się cała fabuła FNAF-a od początku do tej pory. A już jutro będzie ona kontynuowana we FNAF-ie Security Breach Ruin. Tak jest, to tyle. Jeżeli nie zgadzacie się z pewnymi rzeczami, jakie przedstawiłem w tym odcinku, to spokojnie, to bardzo dobrze nawet. Napiszcie w komentarzach o tym, co wam tutaj nie pasuje, co wy byście pozmieniali i jak wy interpretujecie pewne wydarzenia w serii. Ponieważ tak, to jest FNAF. Fabuła tych gier prawdopodobnie nigdy nie będzie w 100% rozwiązana, chyba że jakaś odsłona to wszystko posprząta, ale coś mi się nie wydaje. Naprawdę fabuła FNAF-a jest mega naciągana i w wielu miejscach bez dopowiedzeń nie byłoby tutaj jakiegoś logicznego ciągu tej fabuły, którego notabene nie ma, ale przez te naciągnięcia jakiś tam jest. No i generalnie całą fabułę FNAF-a możemy złączyć do kupy przez teorię, a każdy będzie miał swoją własną i swoje personalne spojrzenie na tę fabułę, co jest spoko.
Te zdania się różnią, tylko nie trzeba się od razu wyzywać i robić sobie dram w internecie, prawda? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie, zostawcie suma na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, także chciałbym raportem. Wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, wszędzie to Mondarex. A tymczasem jeszcze nim skończymy, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić was już jutro na kanał na godzinę 12, kiedy rozpocznie się stream z ogrywania Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, na który czekaliśmy mega długo. Musicie tam być, będzie naprawdę mega super, mam nadzieję, że przejdziemy całą grę i ogarniemy całe lore i tak dalej. Filmów będzie mnóstwo z tego, mam nadzieję. Tak więc słyszymy się jutro o 12 na kanale. Musicie tam wbić, będzie naprawdę świetnie. A tymczasem dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się do kolejnych filmów. Mówię do Zmontar, siemanko. Cześć.